Posiadając najprostsze narzędzia do edycji wideo, bardzo szybko można zrobić film nawet z aparatu umieszczonego w telefonie komórkowym. Importujemy nasz filmik z komórki. Tutaj używamy programu domyślnego systemu MacOS. Edytujemy załadowane uprzednio do komputera filmiki na listę czasową. Dodajemy efekty dźwiękowe. Kilka kliknięć myszką, jeszcze efekt zwolnienia ostatniej klatki do filmu Adama Tyglera z burzy nad Wrocławiem. Podpisujemy, eksportujemy plik i już za chwilę mamy efekt. Tak wygląda nasza burza na odtwarzaczu systemowym i za chwilę możemy taki plik załadować do naszego edytora na stronie wiadomości24.pl. Jeszcze chwila podpisów, autor oczywiście Adam Degler i już za chwilę film Adama z burzy nad Wrocławiem pojawi się na stronie wiadomości, a tak wygląda w pełnej klasie. Jak widać, edycja jest dosyć prosta, szybka i już za chwilę wasz film może znaleźć się na naszych łamach, a to nie wszystko, bo czekają wielkie niespodzianki już wkrótce.